Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciów, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No co, moi drodzy, no wracamy do miasta, no nic innego nam już nie pozostało tutaj. Wyczyściliśmy praktycznie wszystko, choć chciałbym spróbować się z tymi błotniakami, ale... Wszechobecna wciąż otacza nas. Żebyśmy to zrobili... Przyświeca nam blask. Ale mnie wytrącił mnie z równowagi tym. Żebyśmy to zrobili, trzeba po pierwsze uleczyć się u Innosa. Tak będzie najprościej, wy wiecie, posągi jednak oddają. Super. I teraz... Co, wejdźmy sobie tu... No czy ja mogę? Superancko. Zapiszmy sobie. Jak już sobie zapiszemy, to pójdziemy sobie tutaj do tej wody, bo tu są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, to w wodzie jest mnóstwo itemów i chciałbym spróbować je wydobyć. Druga sprawa, to są te błotniaki, którego chciałbym spróbować pokonać. On był gdzieś tu po prawej, nie? Żółw błotniak, witam błotniak. O kurwa. Oj, nie chcę go jednak pokonywać. Wiecie co? Jednak idźmy sobie stąd. Dobra, czyli to jest nie na moje nerwy póki co. Ale mnie dupnął na dwa hity praktycznie. To ja nie wiem, co ja bym musiał tu mieć. No, na pewno musiałbym go z daleka łupać. Łukiem na przykład. Ale to musiałby być dużo lepszy łuk. Albo kusza na przykład jakaś. Tak się zastanawiam. Jak go ugryźć? No ale z drugiej strony poczekajcie, no bo on... Kurwa, idzie za mną. On za mną chyba do wody nie wejdzie, co? Jak tu zanurkować? Oho, tak się pływa w tej grze, dobra. Bryłka złota. Jest tu jeszcze coś, co mogę zebrać? O, coś tu było, skórzany mieszek. Prościej by było telekinezą na pewno. Sprawdzić. Chyba tyle, dobra, na spokojnie. Na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie. Dobra, jeszcze raz. I w tamtą stronę, bo wydaje mi się, że tu jeszcze były jakieś itemy wcześniej. O, amulet mocnych kości. Właśnie mówię, że tu jeszcze coś powinno gdzieś być. Także na spokojnie, słuchajcie, wiecie, pooddychamy sobie. A, tylko... Okej, czyli to nie jest tak zrobione, że ja... Jak tu jestem i wypływam, to od razu mam full... O, ale to jest fajne akurat, że nie mam full tlenu, tylko że on mi się jakby z czasem regeneruje. To jest naprawdę spoko. Bo to pływanie jest takie... Nazwijmy je delikatnie toporne. Dobra, tak je nazwijmy, że jest delikatnie... Jeszcze mułowaty mir jest tam. Gdzieś tu on jest. O, jest, tu go widzę. Dobra, więcej chyba nie ma, więc... Więcej chyba nie ma, więc możemy wypłynąć. O nie, ten błotniak tu jest. Dobra, zdupcamy. Może nie da rady, no. Jest tam jeszcze coś w tej wodzie? Nie ma już chyba nic, nie? Chyba nic, dobra. No i git. No to widzicie, nazbieraliśmy trochę mimo wszystko. No z tego błotniaka podejrzewam, jakbyśmy go pokonali, to mogłaby być fajna skóra. Ale czy ja chcę się z nim bić tylko po to, żeby mieć fajną skórę? No nie wiem, szczerze mówiąc. A wręcz powiedziałbym, że raczej nie. Siemano, Karden. Słuchaj. Sprawa jest taka. Mam chcę ci sprzedać. Czego potrzeb... Skóry szczura. Wszystko. Masz dla ciebie. 40 sztuk złota, no to nice, ej. No to nice, tak szczerze. Sprzedajmy mu te gówna, które ja już mu wcześniej sprzedałem, tylko że oczywiście mnie cofnęło. Co tu jeszcze były? Ten mułowy mirt 60 HP odnawia? O kurwa. O kurna! Ej, to jest mocne. Te chwasty mogę mu sprzedać w sumie też. To jeszcze tam. Amulet mocnych kości, to sobie zostawię. Łaska Innosa. Też se zostawię. Jeszcze tu mam skóry, ale nie chcę mu ich sprzedawać za bezcen. Srebrny świecznik też mam. 72 złota już nazbieraliśmy. No... Bez szału, można by rzec.
Mógłbyś. Może on mnie może nauczyć czegoś lepszego, jasne. Może. Znam się na zręcznym posługiwaniu łukiem oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno podstaw, jak i pozyskiwania sadła, skór gadów oraz gruczołów i skrzydeł. O, no. No. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pogadajmy. Cóż, te mumbelki mnie rozbrajają, nie? Skóry gadów 200 sztuk złota. O kurwa, ale to jest drogie wszystko. Jakie to jest wszystko drogie. Ej, długo te bąbelki tak będą ze mnie wypływać? Bo to trochę dziwne się zaczyna robić, naprawdę. To się, ja rozumiem, że to się zbugowało, bo tak podejrzewam, że się zbugowało. Oj, nie chcę się z nimi bić. Nie chcę się z nimi bić, tym bardziej jak nie mam strzał. Dobra, i teraz tak, tablica ogłoszeń mieliśmy zrobić, 3 sztuki. Tak, jedna tu. Zostaw ogłoszenie, dobra. Druga była na pewno na tym wejściu, którym my wchodziliśmy za pierwszym razem. A trzecia? A, tu jest druga. I trzecia była tam, jakbyśmy wchodzili za pierwszym razem. Okej, okay, czyli tu i tam w dół bardziej, dobra. Cyk. Dobra. Nie wiem, na ile chcę to rozwieszać tak realnie, ale mam za to free exp, więc w sumie nie szkodzi chyba, nie? Chyba nie szkodzi, żebyśmy to pozanosili. Wręcz bym powiedział, że może to oddać. I tędy chyba wchodziliśmy. O, i właśnie, jest trzecia. Dobra. Git. Pis chłopiec na posyłki. Ja pierdolę. No i wszystko się wydało, nie? Hej, mógłbyś mi pomóc? Czym? A o co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne. Jasne. Świetnie. Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. Zupa rybna z ziołami. Dobra, ja muszę najpierw sobie... to znaleźć. Gdzie to jest? Rozumiem. Git. Przygotuj zupa rybna z ziołami. O, mogę kilka nawet. Dobra, zróbmy 2 sztuki sobie. Dobra. Idźmy mu zanieść. Czy zupa się udała? Udała się. Tak. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Nie ma sprawy, stary. No i tak dałeś mi wszystkie składniki, więc tą jedną to ci mogę darować. No i dobra, no i wracajmy sobie w takim razie do naszego alchemiora. Tylko oczywiście jeszcze tak w razie W, tak w razie W, nie? Jakby wiecie, tak w razie W. Szybki sejwik, nic się nie stanie, jak się zasejwujemy, prawda? No. I po tym sejwiku wracajmy. Tylko czekajcie, którędy ja? Tędy przyszedłem, nie? Po tym sejwiku wracajmy tam do niego. No i jestem ciekaw, czy on faktycznie dla Jorna przygotuje cokolwiek. Czy on tylko walił ściemę, choć mówił, żebym przyszedł jutro. Więc teoretycznie może być za wcześnie. Ale z drugiej strony oddam mu też tą misję, nie? O ile będzie chciał w ogóle o tym słyszeć, bo to też jest dobre pytanie. No ale załóżmy, że oddamy mu tą misję tym sposobem. Harden widzę, że już na wyjebce totalnej. I pytanie jeszcze czwarte, czy tam trzecie, czy któreś, nie wiem, czy ktoś liczył, nieważne, drugie pytanie niech będzie, to czy tutaj się nie będą się respić na nowo moby, no i git w sumie. Bo bym się irytował, jakby tu dalej były te ścierwojady, nie? Jestem ciekaw, co jest dalej za tymi górami. No, generalnie moglibyśmy przecież kupić sobie już mapę i wiedzieć wszystko, ale to by było trochę zbyt proste, prawda? To było trochę zbyt proste, a my nie idziemy na łatwiznę, co zresztą widać momentami. O, tu jeszcze jakaś polna jagoda jest, chociaż z drugiej strony, jak tak patrzę, jak gram na telekinezie, to jednak idziemy na łatwiznę trochę. No, ale kto by się tam przejmował, prawda? No, tak myślałem. Dobra, tu jest jeszcze gdzieś jagoda. Weźmy sobie ją. I chyba tyle. Dobra. Mam nadzieję, że masz to dla mnie, Bodowin.
Norek, rozwiesiłem twoje ogłoszenia. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? A, tak, nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. Masz za fatygę. O, dzięki. Kiedy mikstura? Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o mało nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania wywaru. Masz szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne, co nam zostało, to go wypróbować. Jak to? Przecież to eliksir dla mojego brata. Czemu ja mam go pić? Przecież to eliksir dla mojego brata. Czemu ja mam go pić? Jeśli nie interesuje cię to, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów ubocznych... Dobra, dawaj. Dobra, dawaj to. Tu będą jaje jak nic, tak podejrzewam. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Te bąbelki zawsze z głowy. Przybierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chyba jednak coś... jest nie... No i Tadzio Norek nam się w ścierwojada zamienił. No, jest jak jest, nie? No, dobra, odżyłem. Ale bąbelki z głowy dalej mam. Co się stało? Coś się zbugowało. Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Jak długo byłem nieprzytomny? Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin, może dzień. Dokładnie nie wiem, nie liczyłem. Aha. No to nieźle, gościu. Dobra, co z kolejnymi... Jakimi kolejnymi eksperymentami? Kolejnymi eksperymentami? No tak. No oczywiście chodzi mi o usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. No dobra, a możesz mi dać eliksir? Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? Co on robi? Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Jaka? Taki eliksir to nie jest tania sprawa. Ile? Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów? Pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury i rozniosłeś dla mnie ogłoszenia. Niech będzie 40 sztuk złota. Ile? To twoja ostateczna oferta? To twoja ostateczna oferta? Zamierzasz negocjować cenę, gdy chodzi o życie twojego brata? To tylko kilka sztuk złota. Dobra, masz. Oto twoje złoto. Dobrze. A teraz daj mi spokój. Mam mnóstwo pracy. Dobra, mamy lekarstwo. Mamy lekarstwo, idziemy je podarować Jornowi. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy złego. Bo ten alchemik, szczerze mówiąc, nie brzmi... Nie no, brzmi jak Tadzionorek, więc w sumie nie brzmi na fachowca. Więc w sumie ja nie wiem, czy ja chcę to podawać bratu. Z drugiej strony, jakby mam to w dupie. To tylko Jorn, nie? Najważniejsze, że sam nie muszę już testować więcej. O, polna jagoda kolejna. Ale co z tymi bąbelkami z głowy? No to trzeba leczyć, no ewidentnie, to trzeba leczyć. Nie może być tak, żebym jakieś bąbelki puszczał. Z drugiej strony lepiej, że z głowy lecą niż z tyłka, bo tak to by był problem. Dobra, gdzie ten Jorn jest? Czy on dalej leży u wuja w chacie? Czy on jest w karczmie? To jest pytanie dobre. Więc przeskoczymy sobie... A, nie przeskoczymy sobie. Najpierw, moi drodzy, rybki! Najpierw... Wędka, no i gówno, no Jezus Maria. Dwie ryby całe, no trudno. No dobra i to, no. Umówmy się. Lepsze dwie ryby za darmo niż żadna.
Może się uda coś sprzedać albo... Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim... Jorn nie żyje. Jak nic. Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! A! Co z Jornem? Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Spirytusem? Skoro alkohol mu... Ach, pierdolę. Nic dziwnego, twoja chata nie ma drzwi na klucz. Co z Jornem? Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Co to znaczy? Jorn zniknął. Co? Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo, co ty. Ja pierdolę. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. Jakieś ślady? Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie nadzieja. Trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. No właśnie. Już chcesz się nas... Co? Już chcesz się nas pozbyć? Jestem bez pieniędzy, zdewastowali mi dom i nie mam pewności, czy to były ostatnie odwiedziny nieproszonych gości. Zrozum mnie, chłopcze. Nie chcę mieć na sumieniu mojego drugiego bratanka. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd. Coś tu śmierdzi, szczerze mówiąc. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Masz wrogów? Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? No właśnie. Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję. Ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić już dawno, miałby ku temu wiele okazji. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. No niby tak, ale z drugiej strony, kurna, tu wioska jest mniejsza, nie? To trochę łatwiej pewne rzeczy zauważyć, no ale dobra. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko. Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Nic dziwnego, twoja chata nie ma drzwi ani na klucz. Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej tak było do waszego przybycia. To wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. No to akurat fakt, no ja też nie mogę powiedzieć, czy by coś ukradli, czy nie. Po co ktoś miałby ci niszczyć chatę tak właściwie? Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę?
Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Ciekawe. Dlaczego sądzisz? Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam tylko nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Rozdział drugi. Bez śladu. No, kurna, co tu się wydarzyło, tak szczerze mówiąc? A czekajcie, bo są jakieś strzały, jakieś rzeczy. Pozbierajmy sobie to może najpierw. Dobra, skradanie działa troszeczkę inaczej niż w poprzednich gotikach, mam wrażenie. Jakieś takie bardziej kwadratowe jest. Czy coś tu jeszcze zostało ogólnie? Jest beczka, z której możemy się napić. Dobra, ale tu nic ciekawego. Znaczy nie, nie napić. Schować. Rybki są w środku. No i nice. Dobra, weźmy sobie ryby, przydadzą się. Z Kurtem nie mamy już o czym gadać. Ludzi tutaj pełno. Ludzi tutaj pełno. Ale tak się zastanawiam, czy oni nam cokolwiek powiedzą realnie. I pytanie, co dalej, nie? Co się stało z Jornem? Gdzie on poszedł? Być może znajdziemy go w mieście, no bo ten rozdział drugi tak trochę sugeruje, jakbyśmy udawali się w stronę miasta i to by było już naprawdę, naprawdę dobrze by szło. No chciałbym. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Razem z bąbelkami z głowy Marwina chciałbym wam przekazać, że byście zostawili łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału. Tym bąbelkowym pozdrowieniem. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Na razie, no i cześć!